Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercu od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Droga, którą zacząłeś podążać, ona jest specyficzną drogą. Nie każdy po tej drodze jest w stanie się poruszać. Nawet gdy ktoś narodził się z Bożego Ducha, to jeśli nie będzie trzymał się zasad tej drogi, to nie będzie się tą drogą prawidłowo poruszał. Będzie mu na tej drodze trudno, ciężko. Tu jest napisane, weźmy na tą drogę ze szczerym sercem. A więc przede wszystkim, żeby iść tą drogą, to trzeba być otwartym człowiekiem. Otwartym człowiekiem, od A do Z. Człowiekiem, który nie ma drugiego dna. I trzeba zawalczyć trochę o to, żeby nie mieć drugiego dna. W pełni wiary. Wiara to jest motor na tej drodze. Wiara. W pełni wiary jest napisane. Nie w jakimś procencie. Na tej drodze po imieniu Jezus można się poruszać prawidłowo w pełni wiary jedynie, czyli w 100% ufając. W 100%. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia. Czyli na tej drodze głębia naszego jestestwa, głębia naszej osoby. Ona musi być absolutnie bez żadnego potępienia. Bez potępienia. Bez widzenia grzechu. Rozumiecie? Bez widzenia grzechu. Człowiek siebie musi widzieć czystym w 100%, żeby iść tą drogą. A rozumiecie, to jest bardzo trudna rzecz. I obmyci na ciele wodą czystą. Nasze życie na tej drodze, ono musi być bardzo permanentne. Ono musi być bardzo klarowne. Tam nie może być absolutnie żadnych dwuznaczności. Życie chrześcijanina to życie naprawdę proste. Gdzie tak, to tak, nie, to nie. Gdzie nie ma dziwnych zagłębień. Gdzie jest pewność w tym, co się robi. Wiecie, to są proste słowa w tym liście do Hebrajczyków. Ale kiedy ja się przyglądam takim rzeczom, to widzę, jak bardzo wielu ludzi Bożych potrzebuje zrozumieć, jak taką drogą się poruszać. Jeżeli stoisz dzisiaj w miejscu, gdzie masz choćby trochę trudno na tej drodze, to módl się do Boga i powiedz, Boże, ja się nie zgadzam nawet na tą maleńką trudność. Ja nie po to się narodziłem z Bożego Ducha, Boże, żebym ja miał trochę trudno. Żebym ja codziennie rano wstawał i widział jakieś kurcze schodki. Że znowu muszę na te schodki wchodzić. Boże, ja nie chcę w ten sposób. Boże, ja nie chcę mieć wątpliwości na tej drodze. Żadnych. Zrób sobie prosty remanent. Czy rzeczywiście ci jest łatwo na tej drodze? Czy rzeczywiście wstajesz rano i jest ci łatwo? Ja wstaję rano i ja naprawdę nie mam bóla w głowie. Nic mi nie brzęczy. Rozumiesz, o czym mówię? Nie mam tysięcy myśli, które przebiegają mi przez głowę.
I w ogóle rano dzisiaj wstałem i nie miałem żadnej myśli. Naprawdę. Jak sobie robiłem płatki owsiane z moimi jajkami i z sokiem, to całe moje skupienie było na tych płatkach. Były moim całym światem. Całym światem. Nie myślałem o jutrze. Nie myślałem o niczym. Te płatki wypełniły mi cały poranek. Wiecie czemu? Bo mi jest łatwo na ten raz. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Po prostu. I chcę, żeby tobie też było tak łatwo. Więc jak masz trochę trudno, to dzisiaj weź diabła za łeb, rzuć pod nogi i powiedz do niego: łajzo, nie będziesz mnie oszukiwał, że na tej drodze może być trochę trudno. Bo Słowo Boże mówi, że na tej drodze głupi nie zbłądzi. Że na tej drodze wszelkie obciążenia spadają pod nogi i są deptane przeze mnie. Tak się dziś módl. Ojcze, Ty słyszysz naszą wiarę. My wywyższamy Twoje potężne imię. My czcimy Ciebie, wielki Boże. Ojcze, Synu i Duchu Święty. Uwielbiamy Ciebie. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Ty, który powołałeś z niebytu do bytu wszystko, co to jest. Ojcze nasz, wywyższamy Ciebie. Mesjaszu, Jezusie, uwielbiamy Ciebie. Duchu Ojca i Syna, Stop!
Niech Twoje dzisiejsze doświadczenie wiary nie zamknie Ciebie na obecność wielkiego Jahwe. Niech Twoje obecne doświadczenie nie zamknie Ciebie na to, co On ma dla Ciebie. On ma dla Ciebie dużo więcej i dużo głębiej, dużo intensywniej. Yeah.
Ojcze, my dziękujemy Tobie za to danie nam poprzestrzeń otrzymywania odpowiedzi od Ciebie. Ja udrażniam tą drogę w imieniu Jezusa. My teraz w autorytecie Kościoła rozkomplikowujemy wszystko, co jest skomplikowane i źle połączone w głowach ludzi. Ty powiedziałeś, że jesteś drzwiami i że głupi na tej drodze nie zbłądzi. Ojcze, ja umodlę się, aby drogi ludzi były proste. Ja dziękuję Ci za proste odpowiedzi. Dziękuję Ci za proste rozwiązania. Dziękuję Ci za proste rozwiązania. Jeśli jesteś w swojej głowie skomplikowany, jeśli oczekujesz cały czas z uwagi na to, że jesteś w takim ruchu, oczekujesz skomplikowanych odpowiedzi, to to nie jest Bóg. On ma proste odpowiedzi. On ma proste rozwiązania. On nie jest Bogiem skomplikowanym. On rozwiązał wszelki problem. Rozkomplikował. Na krzyżu Golgoty zostało wszystko rozkomplikowane. Nie ma takiej opcji, aby tutaj na tej ziemi, oddając swoje życie Jezusowi, żyć podmatwanym życiem, modlić się i nie mieć odpowiedzi. Ale często nie chcemy tych odpowiedzi. Odpowiedzi są bardzo proste. One są bardzo proste. Bóg mówi do nas w prosty sposób i w taki sposób, że jesteśmy w stanie Go zrozumieć. Jeśli Ci pokazał kłódkę, to na pewno Ci tu pokazał też klucz. Nie pokazał Ci kłódki i nie dał Ci labiryntu i teraz powiedział do Ciebie, a teraz musisz kroczyć tym labiryntem i znaleźć kluczy. To nie jest Bóg. To nie jest Bóg. To dusza jest taka. Powiedz, Boże, dziękuję Ci za nową przestrzeń. Za nową przestrzeń spotykania się z Tobą. Za nową przestrzeń otrzymywania odpowiedzi od Ciebie. Za nową przestrzeń odbierania od Ciebie słowa. Za nową przestrzeń. My tworzymy tą przestrzeń. I my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wszelkim rozwiązaniem. Że Ty jesteś wszelkim rozwiązaniem. My w tej chwili rozwiązujemy wszelkie zagmatwanie. Wszystko to, co jest poplątane i zagmatwane, niech odejdzie. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie odbierali od Ciebie w prosty sposób. W prosty sposób. Nasze szczęście z Bogiem to jest to, że Ty w prostych życiowych rzeczach dotykasz Pana. To nie chodzi o nie wiadomo jakie uniesienia. To chodzi o to, że masz szczęście w prostych, podstawowych, przyziemnych rzeczach. Angażujesz Jego we wszystko. Zaangażuj Go dzisiaj w całe Twoje życie. W Twoją duszę, w Twoje emocje. W Twój umysł. Powiedz, przyjdź Duchu Święty. Chcę Cię doświadczać. Chcę Cię przeżywać na nowo. Na nowo. Zmartwychwstały, nowe, Jezus, życie ma. Zmartwychwstały, nowe, Jezus, życie ma.
Thank you.
zatrzymujesz tamte myśli, te stare myśli, troskające się myśli, wzbudzasz nowe myśli. Nowe myśli, masz nowe życie. Jesteś w myśli Chrystusowej. Masz dostęp do myśli Chrystusowej. Zrób eksperyment. Zapytaj go, powiedz Panie Jezu, o czym myślałeś, kiedy chodziłeś po ziemi? Zobacz, jaka pierwsza myśl przyjdzie do głowy. Zobacz, jak to działa. To proste. Wytnij resztę. Zobacz, co ci powiedział. To proste. To proste. To jest proste dotykanie Pana. Bez komplikacji. To proste. Shakata salarama labahase. Masz dostęp do myśli Chrystusowej. Shit.
Nie ma takiej bariery, której nie możesz przebić. Nie ma takiej.
spotkali tam w zeszły poniedziałek. Miałem rozprawę. Przejdź granicę bez Boże. Chcę się modlić, jak nigdy nie modliłem.
zmieniłem się jeszcze. Chcę przejść taką granicę. Chcę jak Jezus. Ja chcę się modlić jak Jezus. Interesuje mnie tylko to, żeby się modlić jak Jezus. Nie jak ktoś. Chcę się modlić jak Jezus. Tak się módl teraz. Teraz tak się módl. Żądaj tego zwierzę, żeby się modlić jak Jezus. Żeby wchodzić w taką obecność Boga, jak wchodził Jezus, kiedy uciekał na góry. Rozumiesz? Bo on po takich modlitwach schodził na wodę i szedł po niej. To było po takich modlitwach. To nie było po modlitwach pod tytułem Dzień dobry, Panie Boże, i bądź błogosławiony Boże. To było po takich modlitwach, kiedy wchodził na górę po całym dniu usług i modlił się do rana. Szakata Saba, taki był. I dziś taki sam jest w tobie. I powiedz, że chcesz przejść tą barierę. I zapłacić każdą cenę. Szalaba na lawa, katasaka to ko. Ruachsza i lasaba, ruachsi lewa na was. Boże Abrahama i Zaka Jakuba, wywyższamy cię. Święty Jezus. Yeah.
mówi do mnie, że szedł sobie przez środek Warszawy koło jakiegoś klubu ze swoją narzeczoną. I ktoś napluł narzeczonej w twarz. I on pyta się mnie, co ty byś zrobiła? I ja mówię, wytarłabym się i poszłabym dalej. To takie proste. Ja mówię tak, jak się poznał Jezusa i się ma wysokie poczucie własnej wartości, to jest proste. Kiedy byłeś niepewnym człowiekiem w świecie, to kiedy oddałeś życie Jezusowi, to buduj swoją wartość w Nim, bo trudno ci będzie wierzyć w wewnętrznego człowieka. Trudno ci będzie wierzyć w wewnętrznego człowieka. Przez imię Jezus.
przez imię Jezus. Szakatana prajzę, kiedy go przepycham na ci. Niech to namaszczenie usługuje. Niech to im usługuje. Niech to im usługuje. Niech to im usługuje, Ojcze. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szabrony. Szabrony. Jezus. 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 Holy Spirit in the Lord. Spirit in the Lord. Udzielaj, Ojcze. Przez imię Jezus. Niech biorą z mojego teraz, Ojcze. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus.
Anko, też uwielbiasz, że niszczysz dzieło diabła. Ostatnio ta Agnieszka powiedziała bardzo ważną rzecz. Postanowiłem go uwielbić przez to, że wezmę moją wolność. Postanowiłem go uwielbić właśnie w ten sposób, że wezmę moją wolność. Bez uwielbienia Boga wziąć swoją wolność. Jeżeli chorujesz, źle się masz, wyjdź do przodu. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, też wyjdź do przodu. Nie zostawaj jakiejkolwiek formy zniewolenia. Żadna choroba, niemoc, ból nie pochodzą od Boga. To jest bzdura. Bóg jest dobrym Ojcem. Wszelkie ojcostwo nie lubi, że swoje. Żaden normalny ojciec i normalna matka nigdy nie doprowadziłby do tego, żeby ich dziecko funkcjonowało w cierpieniach. Jezus nie po to umarł na krzyżu, żebyś dzisiaj chodził w chorobach, niemocach, bólach, patologiach, zniewoleniach. Nie po to. Podchodźcie do nich, ewangeliści, bądźcie się, uwalniajcie ich, uzdrawiajcie. Przez imię Jezus. Halleluja. A ty nie zgadzaj się na swoją niemoc, na swoją chorobę, na jakikolwiek ból czy patologię życiową. Nie miej na to zgody. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. To jest dobry ojciec. Dobry ojciec. Thank you.
Thank you.
trzymał młot w ręku. Młot.